Nie tak. Każdy sobie zdaje sprawę, że to jest ten sam autor, co Pachnidło słynne napisał. Siskind był mi bliski całe życie. Zresztą bardzo mu jestem wdzięczny, bo jak ja to zaczynałem grać, to był stan wojenny. Już było po stanie wojennym, tuż po. Ale teatr nie mógł zapłacić tantiem w markach. Nie byliśmy na to przygotowani. I on się zgodził, Siskind, żeby w złotówkach mu płacić. Myśmy myśleli, jak to panu płacić w złotówkach? Mówi, a ja tam przyjadę do Krakowa, pójdziemy na kolację kiedyś. No po prostu. No. Ale właśnie. A potem się odwróciło. I do dzisiaj agencja Siskinda bardzo pilnuje każdego mojego spektaklu i swoich 11%. No, na tym to polega. Kiedy jak się zmieniają estetyki? Przestać grać w majtkach na przykład. No, to jest inna kwestia. To jest trochę kwestia jakiegoś takiego dorastania do roli. Tak. Prawda? No, ale w tym wszystkim mieści się też ten chyba zasadnicza rzeka podziemna. To jest dyskusja z teatrem tym nowym, tym, który dzisiaj jest modny, nazwijmy to. Nie wiem, czy on jest dobry, ale na pewno jest modny i wie pan, są jacyś ojcobójcy pana plecami. To jest pokolenie. Mhm. No, ale dla mojego ojca pokolenie. Ignacy Gogolewski w roli Gustawa Konrada to było coś tak zapamiętał to na całe życie, że już nie chciał innych dziadów oglądać. Naszych z Jerzym Trelą i w Zespole Teatru Starego. Mówi, nie, Gogolewski, to był Konrad. No tak. Także to, i pewnie by się zraził, jakby Henryk zobaczył Gista tego umęczonego Jurka Trelę w rozchełstanej koszuli, spoconego w epileptycznych atakach na scenie. Nie chciałby pewnie tego oglądać. Także to są takie, no teatr tak się mieni. Teatr tak się mieni właśnie, że każde pokolenie wnosi swoją estetykę. Mieni się, bo się zmienia. Tak. No więc wy też musieliście coś tam zburzyć, prawda? Jakiś inny język, inną ekspresję oczywiście, wprowadzić. Oczywiście. Więc to tak, jest chyba naturalne. Także. Albo na szczęście. To jest, ja tylko, to jest fajne, że oni mają swój krąg fanów, ale ja ciągle mam swój. Jaki ten teatr musi być pojemny, że ja nie narzekam na brak widowni. No tak. I to znaczy, czy to jest tak, że pan, czy pańskie pokolenie, znaczy nie wiem, czy pan chciałby się wypowiadać w imieniu pokolenia, no, ale w książce samego siebie, ale w pewnym sensie tak, no bo ja też pamiętam, że i pana aktorstwo filmowe, to przyznaję, filmowe i Krystyny Jandy, to była jakaś tam rewolucja. Tak. To było zrobienie porządnie tego, co próbował wcześniej Cybulski, dla mnie przynajmniej. Ale właśnie, czy to znaczy, że państwo już czujecie się wyautowani jakoś tam troszeczkę, nie. Że to jest, że to musi ustąpić, że tamta siła, chociaż macie swoją widownię, ale że ta nowa widownia i nowa ekspresja, nowa wrażliwość, czy brak wrażliwości, coś innego w każdym razie, że to zdobędzie władzę? Rząd wie pan, może jesteśmy takim ostatnim pokoleniem, które do warsztatu przykłada ogromną wagę, do techniki. Jak ja jako pedagog, ja zauważam, że coraz trudniej, tam piszę o tym zresztą, coraz trudniej młodych ludzi, którzy przychodzą do szkół artystycznych, zmusić do ćwiczenia swojego aparatu żmudnymi, nudnymi ćwiczeniami. To jest pokolenie, chce robić to, co lubi. Mhm. Uczenie się dykcji, proszę pana, jest tak nudne i tak nieprzyjemne i takie uciążliwe, że dlaczego ja się mam uczyć? Niechże mi ktoś przypnie mikrofon.
i będę słyszany lepiej. To po co ja się mam tego, te pudełka od zapałek godzinami trzymać, żeby uruchomić tutaj aparat, tak, aparat mowy i tak dalej. To się te, muzycy mają lepiej, bo tam się wdraża to od dziecka, od 7 roku życia. I oni są przyzwyczajeni do ćwiczenia. No tak, ale nie mają z kolei zabaw na podwórku wakacji, bo po prostu CG, po no prostu tak, 10 lat. No ale potem się wygrywa konkurs Chopinowski, się znanym na cały świat. To prawda. Tym bardziej, że te, no tak, ci ludzie może nie zdają sobie sprawy, ci młodzi, że te ćwiczenia dykcji wcale by im się nie zaszkodziły. No więc, ale to jest wysiłek, pan, który procentuje. Znaczy, ogromnych... można grać to samo, co oni chcą grać, tylko grać technicznie lepiej.